Karolina teraz ma dość trudny okres w swoim życiu, chociaż niedawno było piękne wydarzenie w jej życiu, bo ślub, którym pewnie pani też mocno przeżywała. Bajkowy ślub. Naprawdę. No właśnie, bo ona teraz ma trudny okres ze względu na chorobę i znaczy na tą torbiel. Jak pani się czuje w tej sytuacji? Wspierają pani? Powiem szczerze, przeżyłam chyba najgorsze chwile w swoim życiu, gdy dowiedziałam się, że właśnie coś takiego się wydarzyło. W takim czasie, gdzie tak naprawdę nie powinno się nic wydarzyć, bo teraz przychodzi najpiękniejsze chwile swojego życia, ponieważ spełnia się, wyszła za mąż, jest niesamowicie zakochana. Ma wspaniałego męża, którego uwielbiam, Roger. Uwielbiam cię naprawdę. Ja się wcale do ciebie nie podlizuję, żebyś sobie nie myślał, ale powiem szczerze, że dziękuję Bogu, że go mamy. Bo ja bardzo dużo wspieram swoją córkę. Zawsze jestem przy niej, zawsze jesteśmy na telefonie, zawsze ją... praktycznie zawsze, ale odkąd jest już Roger, to wsparcie ma w dwóch nas, czyli tak i we mnie i w nim. Gdy przyszła ta choroba, to oczywiście chciałam jak najszybciej być przy niej, ale wiedziałam, że jest on i tak pięknie się nią zajmował, opiekował, po prostu nie odchodził od niej na krok. Po prostu to jest po prostu przepiękne, naprawdę. To jest piękna, prawdziwa miłość. Nawet jechałam dzisiaj z moją mamą tutaj do Warszawy i opowiadałam im, że ta miłość po prostu jest przepiękna i niech trwa wiecznie. No tak, takiego męża mogłaby sobie wymarzyć niejedna kobieta. A jak pani zareagowała, jak dostała tą wiadomość o tej torbieli? Ja już się dowiedziałam, jak byłam na szczęście na miejscu. Czyli byłam już przy Karolinie, więc już się dowiedziałam na miejscu. A tak naprawdę, jak jeszcze byłam u siebie w domu, no to wiedziałam, nie chcieli mnie martwić, o tak powiem. Ale jak już przyjechałam, powiem tak, masowałam jej cały dzień te stópki. Mówię, może to przejdzie, może coś. No miałam taką nadzieję, modliłam się do Boga i miałam nadzieję. Zresztą nie tylko ja się modliłam, bardzo dużo osób trzymało za nią kciuki. No i przeszło jakoś tam po tym masowaniu moich stópek. Ja sobie tak wmawiam, po tym masowaniu moich stópek przeszło. Masowanie stópek dobre na wszystko. Tak.